Cześć kochani, witam was serdecznie, pozdrawiam was. Mamy dzisiaj piątek, jest godzina no za 3:09 rano. No i ja tutaj wybrałem się na spacerek, taki krótki. Mam godzinę okienka w pracy. Także pomyślałem sobie, że spędzę ten czas dosyć tak, wykorzystując, jak widzicie, piękną pogodę, aktywniej. No i wyrwałem się ze szkoły i nie będę gdzieś tam siedzieć, z kimś tam gadać, tylko sobie pospaceruję i poglądam, co oni tu nowego zrobili. A jak widzicie, to są takie okoliczności bardzo blisko mojego miejsca pracy. I jest tutaj nowy park zrobiony, nazywa się to Park Jaworek. No i właściwie za wiele to tu nie ma, ale jest dużo zieleni, powiedzmy. Jest dużo przestrzeni, dużo trawy. Zrobili tu taki park raczej z myślą o dzieciach tutaj, żeby się pobawiły. Jest miejsce, żeby tutaj, tam nawet jakaś woda jest, zobaczcie, takie oczko wodne. No to dzieci mogą się tu pobawić, a rodzice mogą siedzieć na ławeczkach i to wszystko obserwować. Także tak to wygląda. Jesteśmy na takim wzniesieniu. Ja przyszedłem stamtąd. Tak w ogóle to stamtąd. No i idę dalej. Idę sobie tak zobaczyć, co oni tu porobili, bo jestem tu pierwszy raz. Ja tylko sobie to zawsze tak oglądałem, jadąc samochodem. No ale myślę, że całkiem fajne widoki. Gdzieś tam daleko jakieś leżaki jeszcze postawione. Tak to wygląda. Chciałem was zabrać na taki spacerek. Tam jeszcze dalej jakieś ubikacje, tak? Tam są chyba przebieralnie męska, damska i ubikacje. Właśnie, bo to jest taki park wodny, coś w tym stylu, bo tutaj widzę, że ze wszystkiego leci woda. Także w ten sposób to chyba powinno funkcjonować. Jak popatrzycie, to tam też z tego kapie woda. O, teraz powinniście to widzieć. No a skoro tak, bo teraz zauważyłem, że tu są przebieralnie, no to jaki tutaj tego jest zamysł? Tam są odprowadzenia tej wody. Może tu wszędzie ma być woda, tak w ogóle. I nie wiem, nie ma to tu jakiejś nazwy, co to miejskiego jest. No ale tutaj tego wszystkiego możecie sobie wyobrazić, nie było. To jest bardzo, bardzo świeże. Idźmy dalej, zobaczmy, co tam jeszcze wyrasta. Jakieś takie, z tej perspektywy to tak wygląda. Nieźle. Lampki, tak więc będzie jasno też wieczorem. Taka informacja. Kółka mają nie chodzić. Czy kółka chodzą i wchodzą gdzieś? Nie wiem. W każdym razie tutaj wyglądało mi to na piaskownicę, ale teraz widzę, że to nie jest piaskownica. Co to jest? Toaleta bezpłatna. I naturalny plac zabaw, słuchajcie, to jest wodny plac zabaw. Coś takiego to jest. Tak właśnie myślałem, że coś tutaj jest związanego z wodą, bo tam wszędzie wszystko kapie. Monitoring zrobili oczywiście. Poczekaj na zamknięcie drzwi. Fajnie, że za darmo. To można sobie pospacerować tu, skorzystać. No, tutaj mi się to coraz bardziej zaczyna podobać. To będzie ten chyba naturalny park. To są takie obostrzenia. Nie wjeżdżać na rowerach, nie z wózkami. Co tutaj? Nie w trakcie burzy chyba. No i czworonogi nie wchodzić. Nie palić papierosów. No, wszystko jasne. Czy ja mogę tam wejść? Nie ma burzy, słuchajcie. Nie zapowiada się.
Błękit nieba. Tak to wygląda. O, jakie to jest fajne. Jakie to jest fajne. Mega przyjemne. To są takie drobne. To są takie drobne, słuchajcie. Bardzo leciutkie drewienka. Miało być, że nie palić. Ale już ktoś zdążył wypalić. No, tutaj można kogoś. Nie, no to są takie ozdoby, tylko takie paliki. No fajne. Tu też jest coś takiego, że tu by miała jakaś woda lecieć chyba z tego zielonego. Można sobie tu posiedzieć. Czy pobiegać po tych pniach. Tu można wejść w jakiś labirynt i polatać sobie, schować się. Fajne, no takie coś innego, takie egzotyczne miejsce w Tychach. Powiedzmy, zjeżdżalnia, można sobie zjechać. Potem sobie zjedziemy. Na razie idźmy zobaczyć jeszcze dalej. A, doszliśmy tu do tych fotelików. Co, tam też są fotele, tam siedzi jakiś facet. Tutaj nie wiadomo, co tu ma wyrosnąć. Tak po prostu ogrodzone. Taka ozdoba. No i tyle, tam się wychodzi z tego parku. Tu jest, tak jak mówię, dużo przestrzeni. Żaki, oweczki. To idźmy w tamtym kierunku. Myślę, że tak całkiem solidnie was potem oprowadziłem. Aczkolwiek ja sam tu pierwszy raz jestem. Ostatnio żeście mi powiedzieli pod ostatnim filmikiem, że całkiem fajnie się słuchało. No to miło mi. Mam nadzieję, że teraz też w takich warunkach plenerowych troszkę jest wiatr. Ale jest cieplutko, słoneczko już grzeje, mimo tego, że 9 rano. No to mam nadzieję, że teraz też się będzie dobrze słuchało. Także to by było chyba właściwie tyle. Pokażę wam tu jeszcze od tej strony ten park Jaworek. Ten taki wodny plac. Miejsce. Naturalny park. No i tyle. Tak więc życzę wam bardzo fantastycznego weekendu. Bo przecież weekendzik jest za chwilę. No i do zobaczenia.